Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. Koniec wakacji 2023 roku. Jesteśmy po urlopach. Mam nadzieję, że i Wy dobrze je spędziliście. Wracamy do pracy. Zapraszam na kolejny film. Po wakacyjnych wojażach pewnie część z Was myśli o wymianie samochodu. Ten film jest z serii Samochody dostępne od ręki. I oto samochód, który możecie od ręki kupić, po załatwieniu formalności wyjechać nim z salonu. Dacia Duster, wersja Journey, Eco G100. Jest to samochód z fabryczną instalacją gazową o mocy 100 koni mechanicznych. Zaczynamy. Dacia Duster, rok modelowy 2023B. Rozpoczniemy prezentację od silnika. Tak jak wspomniałem, Eco G jest to samochód benzynowy z fabryczną instalacją gazową. Jeżdżąc na gazie osiągamy 100 koni mechanicznych. Jeżeli wyłączymy instalację gazową, silnik będzie miał 90 koni mechanicznych. W tym egzemplarzu jest to Eco G, czyli fabryczna instalacja gazowa. Średnie spalanie silnika według producenta 7,8 litra. Oczywiście takie spalanie możemy uzyskać przy łagodnej jeździe. Ja w swoim Dusterze, przypominam ci, którzy oglądali poprzednie filmy, miałem 8,4 litra, ale zastrzegam, nie jeździłem ekonomicznie. Trzycylindrowy, pojemność 1.0. Dla tych, którzy uważają, że jest to pomyłka, że nie nadaje się do tego auta, zapraszam na jazdy próbne. Koniecznie na jazdy próbne. Mam nadzieję, że silnik ten przekona Was do siebie i będzie to bardzo, bardzo dobry wybór. Takie jest moje prywatne zdanie. Jak wspomniałem, samochód jest w wersji Journey, czyli jedna z wyższych wersji wyposażenia. Egzemplarz ten został doposażony w system bezkluczykowego otwarcia i uruchomienia silnika. Oznacza to, że jeżeli podejdziemy do auta na tyle blisko, czyli około metra, samochód się automatycznie otworzy bez konieczności naciskania przycisków centralnego zamka. Jak zauważyliście, otworzyły się również lusterka. Jest to system automatycznych lusterek. Ten system możemy deaktywować. O tym za chwilę, jak będziemy w aucie. Samochód w tej wersji w standardzie posiada czujniki martwego pola. Te czujniki martwego pola są z przodu oraz z tyłu auta. Jeżeli w zasięgu tych czujników znajdzie się jakieś inne auto, wtedy zapali się pomarańczowa lampka, na końcu lusterka, w zależności od tego, z której strony będzie to auto, zapali się pomarańczowa lampka. Jeżeli ta lampka będzie migała, samochód nie współpracuje. Jeżeli ta lampka będzie migała, to znaczy, że mamy odpowiednio włączony kierunkowskaz. W lewym lusterku miga, to znaczy, że mamy włączony kierunkowskaz lewy. Migająca lampka zwraca kierowcy szczególnie uwagę. Kierowco, tam coś jest, a Ty chcesz tam skręcać. System martwego pola. Mówiłem o funkcji automatycznego otwarcia lusterek. Sterowanie tą funkcją znajduje się na drzwiach od kierowcy. Pali się tutaj pomarańczowa lampka. To oznacza, że system jest aktywny. Ten system można deaktywować. W szczególności polecam deaktywację systemu w zimie, kiedy na lusterkach jest lód. Deaktywacja systemu następuje poprzez naciśnięcie tego przycisku w lewą stronę. Kolejną funkcjonalnością tego systemu jest złożenie lusterek przy wjeździe do, na przykład do garażu, bez wysiadania kierowcy z auta, czyli naciskamy i lusterka się składają, wjeżdżamy do garażu i włączamy funkcję auto, automatycznie się otwierają. Wspominałem o czujnikach martwego pola. Przed kierowcą jest przycisk z pomarańczową lampką. Jest to przycisk włączenia i wyłączenia czujników martwego pola. Jeżeli nie życzymy sobie ich działania, po prostu wyłączamy czujniki martwego pola. Tuż obok przycisk z kontrolką zieloną, migającą w tej chwili. Jest to przycisk informujący o zasilaniu LPG. Jeżeli zielona kontrolka stale świeci, to znaczy, że już jedziemy na gazie. Tym przyciskiem również możemy wyłączyć instalację gazową, jeżeli nie chcemy jeździć na gazie, chcemy pojeździć troszeczkę na benzynie. Światła. Nie wspomniałem, prezentując z przodu auto, że samochód jeździ na światłach LED-owych. Są to LEDy do jazdy dziennej oraz LEDy świateł mijania. Światła mijania
Od początku światła do jazdy dziennej zawsze się włączą i wyłączą samoczynnie, a jeżeli będzie na tyle ciemno, światła mijania, czyli krótkie, również się samoczynnie włączą. Duster wyposażony jest w czujnik zmroku. Możemy samodzielnie sterować światłami. Tutaj możemy w warunkach niesprzyjającej pogody samoczynnie włączyć światła mijania. Tutaj mówię niesprzyjająca pogoda, na przykład deszcz padający w dzień. Jeżeli chcemy być lepiej widoczni, na pewno warto włączyć samoczynnie światła. Mamy oczywiście światła pozycyjne. Wielu kierowców stojąc na poboczu zapomina w ogóle, że ma światła mijania. Tutaj jest włączenie tej funkcji. Środkowa część manetki to są przednie i tylne światła przeciwmgielne. No i oczywiście kierunkowska z góra dół. Od siebie włączenie świateł długich, do siebie mignięcie światłami długimi. Pozycja kierowcy. Ustawiamy fotel. Przede wszystkim pamiętajcie, najpierw ustawiamy fotel, dopiero lusterka. Przesunięcie wzdłużne. Następnie regulacja wysokości fotela kierowcy na dół albo do góry. I nieco głębiej mamy regulację oparcia fotela kierowcy. Nie wiem, czy Maciek zdołasz złapać tą. Jest to płynna regulacja, także możemy dosyć szybko zmienić kąt oparcia fotela kierowcy. Przydaje się w oczekiwaniu na małżonkę, która buszuje w sklepie, a mąż siedzi w samochodzie i czeka po prostu. Duster ma również dwupłaszczyznową regulację kolumny kierownicy. Zwolnienie blokady następuje pod kierownicą, kciukiem na dół, i regulujemy w dwóch osiach kolumnę kierownicy. Dopiero tak wyregulowany fotel oraz kolumna kierownicy daje dobrą pozycję dla kierowcy, dobrą, bezpieczną pozycję dla kierowcy. Ja lubię tak bardziej poziomie. I to jest pozycja, moja pozycja za kierownicą w Dacia Duster. Zapraszam Cię, Maćku, tutaj troszkę do mnie, bliżej. Na kierownicy mamy regulację tempomatu. W Dacia Renault tempomat nazywa się regulatorem. Pojawia się zielona kontrolka i plusem, minusem regulujemy prędkość. Tempomat to jest to urządzenie, które przy ustaleniu prędkości pozwala nam na zdjęcie stóp z pedałów gazu i auto w tempomacie, z tempomatem, jadące na tempomacie, utrzymuje zadaną prędkość. Plusem, minusem możemy tą prędkość zmieniać w zakresie plus 2, minus 2 km na godzinę. Także jeżeli jedziemy obwodnicą, autostradą, nie ma konieczności, żebyśmy regulowali to w inny sposób. Funkcja wyżej jest to ogranicznik. Działa ona w nieco inny sposób. Mamy oczywiście ogranicznik, mamy kilometry, tutaj będziemy ustawiali prędkość, powyżej której samochód nie będzie jechał. Ograniczamy prędkość. Ustawiamy 50 i samochód nie jedzie szybciej. Aczkolwiek jeżeli jest taka sytuacja, że będziecie potrzebowali szybko przyspieszyć, zdecydowana reakcja stopy na pedale gazu i przytrzymanie jej w dół, tak zwany kickdown, tak jak w samochodach z automatyczną skrzynią się robi, przytrzymanie gazu maksymalnie w dół powoduje zwiększenie obrotów silnika oraz przełamanie ogranicznika. Możemy wtedy uciec, zrobić szybki manewr. Na kierownicy również sterujemy wskazaniami komputera pokładowego. Strzałka w górę albo w dół pokazuje nam różne wskazania z komputera pokładowego. I tutaj, jeżeli jedziemy na benzynie, te wskazania pokazują benzynę. Jeżeli jedziemy na gazie, te wskazania pokazują nam informacje o spalaniu oraz zasięgu na instalacji gazowej. Przycisk poleceń głosowych nie działa w trybie takim normalnym, powiedziałbym. Działa z kolei w trybie podłączenia telefonu pod zestaw multimedialny dzięki usługom Android Auto albo Apple CarPlay, przepraszam. Wtedy możemy wydawać polecenia głosowe do nawigacji, do telefonu, porozmawiać sobie z niektórymi aplikacjami, które udostępniają te funkcje w zestawie multimedialnym.
system multimedialny, MediaNav, tak nazywa się on w Dacia, będzie się włączał i wyłączał na ostatnim zaprogramowanym, na przykład stacji radiowej. Obsługuje oczywiście radio, obsługuje multimedia, czyli wymianę muzyki z telefonu, obsługuje telefon, czyli jest to zestaw głośno mówiący z możliwością ściągnięcia na ten wyświetlacz do tego systemu listy połączeń oraz książki telefonicznej. Mamy ustawienia pojazdu. Tak jak widzicie, automatyczna blokada drzwi, włączenie, wyłączenie funkcji wolne ręce, włączenie, wyłączenie muzyki na powitanie. Mamy nawigację. Proszę, mamy nawigację. W obecnej serii Dacia Duster macie 3-letnią bezpłatną subskrypcję map. Przez 3 lata możecie bezpłatnie ją aktualizować. Mamy smartfon integrację. To przed chwilą zaznaczyłem, wspomniałem. Jest to replikacja aplikacji z telefonu dzięki usługom Apple CarPlay oraz Android Auto. Przychodzą mi do głowy dwie kwestie, które poruszacie, nie mogąc się połączyć z systemem. Pierwsza podstawowa, absolutnie podstawowa rzecz, żeby działać z tymi funkcjami, trzeba je mieć na telefonie. W nowszych telefonach te aplikacje już są wgrane. W nieco starszych trzeba je po prostu ściągnąć. To jedna rzecz. Druga rzecz, podłączając telefon pod zestaw multimedialny, czasami trzeba robić to na kablu. I zwróćcie uwagę, żeby ten kabel był oryginalny, ponieważ te mniej oryginalne kabelki nie transmitują, nie wymieniają wszystkich danych. A spotkałem się raz z sytuacją, że końcówka C była krótsza niż oryginalna i po prostu nie stykało. To są dwie podstawowe rzeczy, trudności, z którymi macie problem, podłączając telefon do zestawu multimedialnego. Do zestawu głośno mówiącego oczywiście musi być mikrofon, do którego musicie mówić. W tej generacji mikrofon jest bezpośrednio nad głową kierowcy. W poprzednich generacjach mikrofon znajdował się gdzieś tutaj. Czasami zgłaszaliście problemy z jakością odsłuchu kierowcy. Przy umiejscowieniu tego mikrofonu bezpośrednio nad głową kierowcy w zasadzie już ten problem nie występuje. On jest na tyle blisko, że kierowcę słychać. Do zestawu, do akcesoriów multimedialnych można też zaliczyć joystick multimedialny pod prawą dłonią kierowcy. Tutaj zmieniamy stację, odbieramy telefon, zgłaśniamy albo ściszamy zestaw multimedialny, radio, połączenia telefoniczne. Jest to o tyle wygodne, że właśnie znajduje się pod dłonią kierowcy w intuicyjnym takim miejscu. Nieco wyżej manetka zmiany działania, operowania wycieraczek. W Dacia Duster mamy czujnik deszczu. Pozycja manetki 1 na dół wprowadza działanie w tryb automatyczny, czyli jeżeli pada deszcz, wycieraczki zaczynają pracować automatycznie. Środkową częścią manetki możemy zwiększyć częstotliwość pracy wycieraczek. Wracam na małą sekundę do zestawu multimedialnego. Tutaj jest bardzo pożyteczna opcja, funkcja, czyli wygaszenia podświetlenia ekranu. W nocy, jeżeli zbyt mocno wyświetlenie bije nas po oczach, możemy wyłączyć podświetlenie. To jest ta kontrolka, ikonka. A włączenie, tak jak widzicie, to jest przyciśnięcie ekranu w dowolnym miejscu, wybudza wyświetlacz. Tuż pod wyświetlaczem mamy klawisze, tak to trzeba nazwać, klawisze funkcjonalne, czyli wyłączenie czujników parkowania tył, centralny zamek, światła awaryjne, tryb eko. Tryb eko jest to funkcja, pokaż Maćku, tam na górze widzicie eko. Funkcja, która ma za zadanie oszczędność paliwa i wymuszenie tak jakby ekologii na kierowcy. Fizycznie odbywa się to w ten sposób, że komputer pokładowy zabiera nam nieco mocy w aucie, jedziemy wolniej, bardziej ekonomicznie, bardziej ekologicznie. Tuż obok znajduje się ulubiona funkcja kierowców, czyli stop-start. System automatycznego wyłączenia silnika na krótkotrwałym postoju. Jest to system też, co do zasady, ma za zadanie oszczędność paliwa. Powiem Wam tak, używając obydwu systemów można zaoszczędzić około litra paliwa na 100 km. Także jeżeli ktoś dużo jeździ,
No to myślę, że działanie, wykorzystanie tych obu funkcji, obu funkcjonalności ma sens. Idziemy dalej. Mamy klimatyzację. W tej chwili działa w zasadzie nawiew. Tak jak zauważyliście, wyłączyłem klimatyzację. Działa nawiew, czyli kierujemy siłą nawiewu, kierunkiem nawiewu oraz strumieniem ciepłego albo zimnego powietrza. Jeżeli włączymy klimatyzację, czyli przycisk AC, przełączamy w tryb klimatyzacji manualnej. Zasada działania identyczna, tylko kompresor klimatyzacji nam wzmacnia siłę zimnego albo ciepłego powietrza. Klimatyzacja automatyczna, czyli przyciskamy przycisk środkowy, wypełnia się tutaj pole auto. Klimatyzacja ma za zadanie osiągnąć zadaną temperaturę oraz ją utrzymać, czyli pełny tryb automatyczny. Schodząc jeszcze niżej, widzimy dwa gniazda USB. Jedno gniazdo jest to gniazdo do ładowania, drugie jest to gniazdo dwukierunkowe, czyli ładuje telefon i wymienia informacje z systemu. Tuż obok gniazdo tradycyjne 12V do podłączenia też ładowarki telefonu albo do podłączenia wideorejestratora, do którego zakupu serdecznie Was zapraszam. Wyłączę szumy. Przekładnia skrzyni biegów. Sześciobiegowa, bieg wsteczny, pierścień i głęboko na jedynkę. Usłyszeliście, włączyły się czujniki parkowania tył. Automatycznie włączyła się kamera cofania. Jeżeli samochód byłby wyposażony w zestaw system MultiView Camera, działałyby również kamera przednia oraz dwie boczne. Ale ten egzemplarz tego nie ma. W związku z tym tylko sygnalizuje tą funkcję. Mamy w standardowym wyposażeniu podłokietnik, jest on przesuwany oraz w środku jest schowek. Fotel kierowcy wyposażony jest dodatkowo w podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa kierowcy. To do ustawienia indywidualnie dla każdego z kierowców samochodu. Dla osób jadących z tyłu producent również przewidział możliwość ładowania telefonu. W podłokietniku są dwa gniazda USB. Te gniazda są również wyłącznie do ładowania. Nie przesyłają danych do zestawu multimedialnego. Te gniazda występują w komplecie razem z systemem bezkluczykowego otwarcia i uruchomienia silnika. Zapomniałem znowu o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz, Maćku, to uruchomienie silnika. Nie pokazałem przycisku uruchomienia silnika. Nie pokazałem również, tak, Maciek pokazuje. OK, przycisk uruchomienia silnika i wyłączenia silnika działa na zasadzie, tak, dokładnie, Maćku. Jeżeli będziecie mieli wciśnięte sprzęgło albo hamulec, odpali się silnik. Jeżeli zrobicie to w ten sposób, tak jak Maciek zrobił, dacie prąd do uruchomienia zestawów multimedialnych oraz innych funkcji w aucie. Drugą rzeczą, którą nie pokazałem, to jest czujnik temperatury do klimatyzacji automatycznej. To jest takie coś, właśnie to coś takie dziwne, czujnik temperatury do klimatyzacji automatycznej. Kolejną opcją związaną z systemem bezkluczykowego otwarcia i uruchomienia silnika jest sposób otwarcia wlewu paliwa. Dźwignia do otwarcia wlewu paliw, nie bez przyczyny tak mówię, jest przy fotelu kierowcy z lewej strony na dole. Już nie będę ganiał Maćka, bo by się zmęczył. Sorry, Maćku. Czyli otwieramy tą dźwigienką klapkę wlewu paliw. Ta klapka jest blokowana przez centralny zamek, nie ma możliwości otwarcia jej z zewnątrz. Wlew benzyny jest to naturalne, powiedzmy, miejsce do jego umiejscowienia. Tuż obok mamy wlew gazu LPG. Jest to wmontowany konwerter dostosowany do polskich stacji paliwa gazowego LPG. Nie ma konieczności w każdym bądź razie wożenia tak zwanego konwertora w schowkach. Ten konwerter jest właśnie wkręcony od razu fabrycznie do tankowania. Pojemność zbiornika benzyny jest to 50 litrów.
Podobna pojemność jest przy LPG, z tym, że LPG w zależności od kompresji gazu i warunków pogodowych będzie się wahało około 49,8 litra. Około tej wartości zatankujecie od zera do pełna. Jeżeli będzie troszeczkę mniej, można to zgonić na warunki pogodowe zewnętrzne, zimno, ciepło, kompresja, która jest w dystrybutorach LPG. Kolejna rzecz, o której zapomniałem. Samochód fabrycznie jeździ na alufelgach 17-calowych, dwukolorowych. Ciekawostką jest taka, że w Dacia Duster ciśnienie kół sczytywane jest z ABS-u. Tak zwany pośredni sposób sczytywania ciśnienia kół. Oznacza to, że czujników nie ma w wentylkach. Oznacza to z kolei, że wymiana kół albo opon odbywa się w tradycyjny, normalny sposób. Oszczędzacie pieniądze i czas. Czujniki martwego pola. Wspomniałem o przednich czujnikach martwego pola, to te lampki migające w lusterkach. Tutaj jest tylny czujnik martwego pola. Tuż obok czujnik parkowania tył. Tych czujników jest 4. One automatycznie się załączają przy włączeniu biegu wstecznego. Wspomaganie przy parkowaniu w tym egzemplarzu to jest również kamera parkowania tył. Proszę, jest tutaj. Ona również automatycznie się załączy przy włożeniu biegu wstecznego. Tutaj mamy zaczep tylny do ciągnięcia liną. Ten zaczep jest na stałe wmontowany w konstrukcję nadwozia Dustera. Nie mam śrubokręta, a nie chciałbym łamać paznokci. Tutaj podważamy śrubokrętem, zdejmujemy klapkę i jest zaczep do ciągnięcia liną. Podobny zaczep będzie z przodu, z lewej strony pod kierowcą, do bycia ciągniętym liną, tak? Chyba tak. Bagażnik. Bagażnik wydaje mi się dosyć spory, to jest w tej wersji 411 litrów. Myślę, że dostatecznie duży, żeby wybrać się na wypad, nawet wakacyjny, rodzinny, z kilkoma walizkami i torbami. Także nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. Myślę, że jest dosyć spory. Tutaj małe coś, zaczepy do siatek i reklamówek, po to, żeby te siatki i reklamówki nie jeździły po przestrzeni bagażowej. Maciek pokazuje również kolejne gniazdo do ładowania telefonów albo podłączenia innych urządzeń. Tradycyjne 12-woltowe. Pod tym gniazdem najszybciej naładujecie telefon. Na pewno będzie to szybciej niż na gniazdach USB. W komplecie wraz z dokumentami gwarancyjnymi znajdziecie taki klucz. Jest to klucz do modułowych relingów dachowych. Modułowe relingi dachowe jest to pewna nowość, którą znajdziecie w Dusterze w roczniku modelowym 2023B. Na czym to polega? Co to są? Zdejmujemy zaślepki z obydwu relingów. Odkręcamy śrubki. Odkręcamy. I za chwilę zrobimy takiego remiksa, że będę odkręcał tak, jakbym się napił napoju bogów i przestawimy te relingi dachowe w modułowe poprzeczki. Z pomocą Maćka przełożyliśmy relingi dachowe w pozycję poprzeczek dachowych. Przednią w tej pozycji. Tutaj, jak widzicie, możemy przekręcić ją w dwóch pozycjach, tak jak teraz jest, oraz nieco dalej. To, w której pozycji będziecie montowali, będzie zależało od tego, co chcecie zamontować na poprzeczkach dachowych. Teraz zakręcę to, kilka ucięć albo przyspieszeń, Maciek zdecyduje. Mamy zamontowane poprzeczki dachowe, możecie do nich montować boksy dachowe, bagażniki rowerowe, bagażniki na narty,
Nie wiem, co tam jeszcze się wozi. Rowery, bagażniki na rowery. Aczkolwiek polecam rowery wozić na haku, czyli zamontować hak do auta i do tego bagażnik rowerowy. Samochód jest dosyć wysoki, w związku z tym założenie tutaj roweru będzie nieco kłopotliwe. Ale to idealnie nadaje się na przykład na boks dachowy, czyli komplet rodziny w bagażniku bagaże, rowery na haku, a na to jeszcze boks i jesteśmy w trybie wakacyjno-weekendowo-offroadowym. Dacia Duster w kolorze białym aż prosi się o dodatkowe doposażenie. Biały kolor z elementami grafitowymi lub czarnymi jest to proste połączenie kolorystyczne. Nie ma tak zwanej pstrokacizny. Dlatego też polecam dla wzbogacenia, wyróżnienia auta domontować listwy. Listwy, które prezentuję, są to listwy na drzwi przednie. Oczywiście możecie dokupić komplet, w zasadzie musicie dokupić komplet również z listwami na drzwi tylne. Nie mam czterech rąk, nie pokażę tego wszystkiego. Tak są montowane. Jeżeli doposażycie to auto w takie listwy, wzmocnicie na pewno efekt kolorystyczny oraz takie terenowe, tak jakby terenowe wrażenie samochodu. Kolejnym elementem są osłony nadkoli, nazywane też sierpami. Osłaniamy nadkola nadwozia przed, ja to nazywam, wariatami wózkowymi. Złożone z dwóch elementów. Jak widzicie, ten mały element jest dopasowany, ma otwór na czujnik martwego pola. Także czujnik również działa, nie zakłóca to jego działania. Czyli te dwa elementy według mnie absolutny must have, żeby domontować do samochodu, żeby wzmocnić efekt terenowy, wizualny auta oraz jego zabezpieczenie praktyczne przed wózkami albo przed kierowcami, którzy nie zwracają uwagi na stojące obok auta i obijają nam drzwiami swojego auta drzwi naszego Dustera. Nie wspomniałem, że Dacia Duster jest samochodem w kategorii SUV, czyli sportowo-terenowy. Tutaj dyskusyjne jest to sportowo-terenowy, bo ani to sportowy, ani terenowy samochód, ale łączy obydwie te funkcjonalności, czyli jest osobowym autem, powiedziałbym o właściwościach terenowych. Co przemawia, że są to właściwości terenowe? Wysoki prześwit. Prześwit 217 mm dla wersji z napędem na przednią oś oraz 214 mm z napędem na obie osie, czyli dosyć wysoko. Mamy duże i szerokie opony, koła, dużo miejsca na mielenie błota albo piachu, także tutaj może się dużo dziać. Parametry takie terenowe, czyli kąt natarcia, jest to ten kąt, jest to 30 stopni. Kąt zejścia, czyli kąt pod tylnym zderzakiem, tak można powiedzieć, tak najprościej, jest to 33 stopnie, mówię o tym. 33 stopnie dla samochodu z napędem na przednią oś oraz 34 stopnie z samochodem z napędem na obie osie. I kąt rampowy 21 stopni. Jest to kąt taki, poniżej którego samochód nie zawiśnie. Typowo terenowe właściwości przydatne właśnie w offroadzie, aczkolwiek jeżeli wjedziecie Dusterem w taki głęboki, twardy offroad, to nie wiem jak to się zachowa, aczkolwiek filmiki na YouTubie przedstawiają to jak Dustera jako dzielnego zawodnika. Na pewno w warunkach takich leśnych, offroadowych, czyli w zasadzie w takich, w których samochody typu SUV najczęściej jeżdżą, sprawi się bardzo dobrze. Samochód, tak jak wspomniałem, jest to dzielny zawodnik. Świadczą o tym filmiki amatorów offroadu. Duster zaskakuje nawet o wiele bardziej prestiżowe marki i świetnie sobie daje radę w tych warunkach. Biała Dacia Duster w wersji Journey Eco G 100 poleca się do sprzedaży. Równie gorąco polecamy się my jako doradcy oraz sprzedawcy Daci, jeżeli macie do nas jakieś pytania. Jeżeli chcielibyście kupić Dacię, którykolwiek z modeli, zapraszamy serdecznie. Za chwilę pojawią się do nas dane kontaktowe. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, za oglądanie naszego kanału, za pozytywne komentarze oraz lajki.
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych produkcjach.